cicho i nie będziemy podnosić głowy. To spotkanie, które 3 tygodnie temu zrobiłem w Gdańsku, ja mówię, spotkam się. Tyle przychodzi maili, tyle pism od różnych stowarzyszeń, które proszą tu pomoc, tu o pomoc, bo wiesz, jako Solidarność jesteście ostatnią deską ratunku i tak dalej. Sobie pomyślałem, zrobię takie spotkanie. Nie mogliśmy więcej zaprosić tych przedstawicieli stowarzyszeń, bo by nie było miejsca na sali. Przyjechało ponad 100 przedstawicieli, prawie było 600 osób. I dla mnie było jedno najważniejsze, żeby każdy z nich mógł się wypowiedzieć. Słuchałem prawie 7 godzin tych ludzi. I dla nich to było całe życie ich i ich wielkie problemy, z którymi się zetknęli. To nie byli ludzie, którzy mają za dużo czasu w życiu, a w życiu założyli sobie stowarzyszenie. Jakichś pokrzywdzonych przez prokuratorów, pokrzywdzonych przez Sprawiedliwość, pokrzywdzonych przez Nadzór Budowlany, pokrzywdzonych przez DSS i różnych innych. Ci ludzie mają faktyczne problemy. Zderzyli się z polskim prawem, z polską rzeczywistością i są w niemocy. I na tym spotkaniu mogli przynajmniej wyrazić to, co ich boli. Ja im powiedziałem, że Związek Zawodowy Solidarność wam nie pomoże dzisiaj, jutro, pojutrze, za 5 lat. Ale wspólnie spróbujmy coś zrobić. Spróbujmy przynajmniej dać więcej polskiej demokracji Polakom. A takim głównym problemem, który boli mnie osobiście, ale także i tych wszystkich, którzy złożyli te 2,5 miliona podpisów, było to, że rząd, bo to trzeba tak powiedzieć, rząd, Donald Tusk, koalicja rządząca plus palikoty, wrzuciły to do kosza. Że Tusk mówi tylko przed wyborami do Polaków. Zdaje się na waszą mądrość. Jacy wy jesteście mądrzy, odpowiedzialni. Na pewno zagłosujecie tak, jak potrzeba. Przychodzi niedziela, poniedzieli jest poniedziałek i w poniedziałek już się zaczyna. Co wy? Referendum? My będziemy przez 4 lata mówili, co jest dla was lepsze. To były tego rodzaju słowa. Jakie pytania? Czy chcesz być młody, piękny, bogaty? Przecież to wszystko jest głupie. Wy po prostu jesteście, delikatnie mówiąc, głupkami. Przyjdziemy do was za 3,5 roku, jak będzie kolejna kampania. Rok 2012 był rokiem, gdzie Polacy zebrali prawie 5 milionów podpisów pod różnymi inicjatywami obywatelskimi, referendalnymi, tak jak my. I co? I nic. Wszystko leży, albo zostało zniszczone, albo leży gdzieś tam w podziemiach w Sejmie. Polacy chcą być aktywni, tylko tą aktywność się w nich zabija. My nie chcemy, jak już w tej chwili niektórzy ośmieszają, że Duda i Solidarność chce rządzić poprzez referenda. Nie. Bo ustawa o referendach jasno mówi. Amnestia, obronność, podatki, daniny to nie są sprawy, które podchodzą pod referendum. Ale wiek emerytalny? Co dotyczy 14,5 miliona obywateli, czyli nas, 84% Polaków jest przeciwko, 74% chciało referendum. Tak słuchają sondaże. Zrobili inaczej. Dlatego po tym spotkaniu jedno, co pozytywne się urodziło, nie będziemy się zwracać do posłów i do rządu. Bo tu jest potrzebna zmiana konstytucji. To może zrobić grupa posłów, senatorów, ale może zrobić prezydent. Żeby zmienić ustawę o referendum. Proszę bardzo, ile podpisów? 1 milion? 1,5? Ale jak zostanie zebrane, to to referendum ma się odbyć. A nie żeby o tym decydował Sejm. Pewnie, że trzeba zrobić obostrzenia, tak jak myśmy to przygotowali. Że to jest bardzo ważne sprawy dla państwa i obywateli. Żeby nie było przypadkiem tam, tak, że to zbierze podpisy, żeby, nie wiem, zalegalizować marihuanę i tak dalej. Bo to są poważne sprawy. Ale trzeba siąść i nad tym pracować. Po 89 roku nie odbyło się w Polsce ani jedne referendum inicjatywy obywateli.
bo ta ustawa jest tylko na papierze. Nigdy nie dogonimy tej kiełbasy na kiju, którą nam podają. Dlatego na przykładzie co się stało w ubiegłym roku, uważamy, że tu powinniśmy jako Związek Zawodowy Solidarność także się zaangażować.